Syczku bełz, kochany bełz, w poranne gazety ubrany, spokojnie się budzi bełz. Łagodny świt, rozwyczajny rytm, w niedzielę bezpieczna nad rzekę wycieczka. Styczku bełz, majsztejty bełz, wypłowiał już tamten obrazek, milczący, płonący bełz. Dziś, kiedy dym, to po prostu dym, pierścionek na szczęście w przemyśle, zajęcie w niedzielę, chrzest. Białe ziarno, czarny mak, młodej żony, słodki smak, kroki w sieni. Nie drżyj tak, to nie oni, to tylko światłem
zabrzmi gdzieś samotny krok. Szum skrzydeł ptaków już nie rozbrzmiewa. Już na ulicach nie słychać aut. Nie słychać gwaru, hałasu czy zniewag. Jakby na chwilę oniemiał świat. Pani zaś cichą stać mi się może przystanią.
za panią. Do pudełka powkładaj żołnierzy, przestań szarpać nerwowo kołnierzy. Helikopter swój wstaw do garażu, zdrowej ręki już dziś nie bandażuj. Już noc, już noc. Fotografia jak byłeś mały i te panie co cię całowały i historie jak grałeś Hamleta i ta jedna jedyna. Z dzieciństwa pamiętam też wciąż dłonie mamy jej ciepły głos, co co dzień powtarzał, bym nie przestał marzyć, bym marzeń miał więcej niż trosk. Co co dzień powtarzał, bym nie przestał marzyć, bym marzeń miał więcej niż trosk. Co poczuć chcę przygody, smak. Przymierzyć wiec chcę wrzeszli stróż, te najdalsze bezdroża kur. I rwać pole kwiaty gdzieś pod dachem świata i u twoich składać je stóp. I rwać pole kwiaty gdzieś pod dachem świata i u twoich składać je stóp. Potrzebny spokój, spokój niczego nie tłumaczy. Gdy cisza nasz zalega pokój, ta cisza może mieć sto znaczeń. Czasem w niedzielne popołudnie siedzimy nic nie mówiąc wcale. I nudno jest, i będzie nudniej, jesteś dalej wciąż. Chrystusa Pana kocham, Chrystusa Pana kocham.
się bardzo rozgniewał. Do więzienia torcie dał. Przekładam, czekam.
proszę Państwa, jak raz jeszcze powiem, wczoraj był przecudny koncert, świetna rywalizacja, 14 wykonawców, a na deser koncert zespołu Chłopcy Kontrabasia. Kto był, wie, że było cudnie, bardzo klimatycznie, bardzo poetycko. Panie burmistrzu, zapraszam do słowa. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Witam wszystkich gości. Mówiłem, że dzisiaj jest mnóstwo Państwa spoza Dzierżoniowa, spoza powiatu, a też wiem, że są goście z zagranicy. Poetycka stajnia czy poezja na murach to są dwie imprezy kulturalne, które opierają się na muzyce, na poezji śpiewanej. Mieszkańcy Dzierżoniowa wszyscy wiedzą, że Dzierżoniów jest takim miastem wspierającym. My rozumiemy tę muzykę, rozumiemy poezję, wspieramy ją i na pewno deklaruję, że takie imprezy będą w przyszłości dalej się odbywały i Dzierżoniów będzie tym zagłębiem poezji. Szanowni Państwo, protokół żyli 16 Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej Poetycka w stanie Dzierżoniowa. Żyli w składzie, który Państwo już znacie, po wysłuchaniu w dniu 6 listopada 2015 roku 14 prezentacji konkursowych żyli postanowiło przyznać. Będę mówił tak jak w tych wszystkich programach telewizyjnych, czyli od najmniejszych nagród, żeby napięcie spokojowanie. A jak chcecie więcej, to będę jeszcze mówił coś śmiesznego do nich, to będzie jeszcze dobrze. Więc tak, już jesteśmy skończeni. Dobra. Trzy równoznaczne, jednoznaczne wyróżnienia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymują Katarzyna Słudzik z Młodzieżowego Domu Kultury w Wrocław Śródmieście. Karolina Łopuk z Dzierżoniowa. I instruktorka może się nam przedstawi. Dzień dobry Państwu, ja kocham Dzierżoniów. Cieszę się, że tu jestem. Kocham przewodniczącego, pana Kuliana. Rozstał się pani na to. Kocham pana dyrektora. Kocham gościa Jaromir. Szanowni Państwo, przepraszam, to były te żarty, o których mówiłem, że będę robił je w trakcie. A już jest nagroda? Jest, dobrze. I trzecia? I trzecie wyróżnienie, również z nagrodą pieniężną w wysokości 300 zł dla Grzegorza Grunwalda z Opola. Teraz taka krótka informacja uważająca jury. Otóż jury w tym roku nie przyznało Grand Prix, ale przyznało pierwszą nagrodę, czyli złotą podkowę Pekaza oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł dla duetu Robert Mazurkiewicz i Przemysław Bielarek. Bardzo poważne wydarzenie, zawsze jest tort, no, a na torcie wisienkę. Teraz przeczytam tę wisienkę. Otóż nominacje do finału 52. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymują pan Robert Mazurkiewicz i Przemysław Bielawa. Panie dyrektorze. Telegramiusz Kilian, przewodniczący jury. Ja Państwu bardzo mocno gratuluję i mam nadzieję, że mając tak mocnego reprezentanta, trzymajmy kciuki za rok, aby stania poetycka była górą w Krakowie. Tego Wam życzymy, proszę Państwa. Dziękuję wszystkim wykonawcom. Dziękuję Pani.